A wiecie o tym, że są osoby, które powinny trenować kaptury? I nie mówimy tutaj o celach tylko i wyłącznie hipertroficznych, czy tam na masę mięśniową, bo to jest logiczne, jeżeli lubisz to robić, to sobie to rób. Natomiast są osoby, które powinny trenować kaptury ze względu właśnie na swoją anatomię. O co chodzi? O obojczyki, o budowę twoich obojczyków, no i właściwie barków. Pierwsza grupa, są osoby, które mają takie poziome obojczyki, tak jak ja, i barki dość nisko. Wtedy są podkreślone kaptury. I co najlepsze, to osoby nie muszą robić protetu na kaptury, aby mieć wielkie kaptury. Ale powinny trenować kaptury, aby zachować balans mięśniowy. U nich upadki ustawiają się w taki sposób i wtedy może być dysbalans mięśniowy między tutaj dźwigaczem opadki, a kapturami, więc powinny trenować w taki sposób kaptury. I pokazywałem wam kiedyś ćwiczenie takie jak szluksy szerokim chwytem. I jest druga grupa osób, u których obojczyk ustawiony jest skośnie w taki sposób. Sam zobacz w lustrze. No i u nich dominuje praca czworobocznego, pomimo że ten czworoboczny nie jest taki wyraźny, bardziej barki. I aby trening był skuteczny, no to skup się wtedy na najszerszych przede wszystkim, a nie na czworobocznym. Wtedy te barki będą ściągnięte w dół i będziesz miał tak duże czworoboczne, czy tam kaptury, tak jak u mnie. Więc zobaczcie, ile jest zależności i ile zależy od twojej budowy i anatomii. To anatomia tworzy szkielet twoich treningów i teraźniejszych, i przyszłych. A resztą są już szczegóły, specjalizacja. Jeśli materiał wam się podobał, łapka w górę, będzie ich 1500, kontynuuję tę serię merytoryczną. No i reklama, kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD, łapy nie ma.